Myślimy, że wraz z rządem PiS-u, jako Ruch Kontroli Wyborów, jako Solidarność 2010, jako Stowarzyszenie Niezłomni, wspólnie razem wywalczymy również dobrą zmianę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Bardzo, bardzo prosimy Państwa tutaj, zapraszamy do nas, bo myślimy, że sytuacja jest wymagająca tej naszej wspólnej samoorganizacji wobec tego, co widzimy w wymiarze sprawiedliwości, a właściwie niesprawiedliwości w Polsce. Bardzo proszę, panie Adamie, przekazuję mikrofon. Proszę Państwa, nie ma rzeczy ważniejszej dla realnych zmian w Polsce, dla dobrej zmiany, dla rządów prawa, dla poczucia godności obywateli, niż przywrócenie wymiaru sprawiedliwości społeczeństwu. Mamy od czasów 1944 roku, od przyjścia Armii Czerwonej, cały czas ten sam układ sędziowski, powielający się, totalitarny, w którym królują ludzie z rodowodami PZPR-owskimi, ludzie po kursach na duraczówce, na specjalnej szkole NKWD, UB, którzy dzisiaj obsiedli Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, którzy są głównymi luminarzami pseudonauki prawniczej. Mamy wreszcie wybraną kastę, która uważa, że nie podlega w ogóle w żaden sposób zdrowemu rozsądkowi, nie musi się liczyć z wolą wyborców, nie musi się liczyć z wolą większości parlamentarnej, która jest depozytariuszem jakiejś prawdy objawionej. I w tej sytuacji środowiska weteranów zaprotestowały przeciwko temu, co jest najbardziej widoczne. Największą patologią wymiaru sprawiedliwości jest po prostu nierozliczenie zbrodni komunistycznych. Tam jest bardzo dużo różnych patologii. To nie jest jedyna, ale to jest taka najbardziej, bym powiedział, obrazowo widoczna i oczywista, dlatego że z grona kilkudziesięciu tysięcy największych zbrodniarzy komunistycznych po prostu nikt z kierownictwa PZPR-u, nikt z kierownictwa państwa PRL-owskiego, nikt ani Jaruzelski, ani Kiszczak, ani Kociołek, nikt nie poszedł do więzienia. Również zwracam uwagę, że ani jeden sędzia z ponad 1300 sędziów zbrodniarzy stanu wojennego, ani jeden prokurator z 3000 zbrodniarzy stanu wojennego, żaden z nich nie poniósł odpowiedzialności karnej za to, że wsadzili do więzień 20 tysięcy ludzi, zmusili do emigracji milion ludzi, zniszczyli Solidarność. I ponieważ te zbrodnie komunistyczne są bezkarne, mamy w tej chwili również gigantyczną korupcję. Ponieważ żeby ścigać skutecznie to, co jest rakiem każdego państwa demokratycznego, czyli łapownictwo, kumoterstwo i jakieś układy tajne, finansowe, to jest potrzebna możliwość po prostu rozliczania aferzystów i złodziei. Począwszy od Lewandowskiego, kończąc na tym, co robiła przecież pani Sawicka. I za każdym razem okazuje się, że na straży tego układu przestępczego finansowego stoi dokładnie ta sama szajka, która chroni zbrodniarzy komunistycznych. I weszło już nowe pokolenie oczywiście młodych złodziei. No wiemy to o sędziach na telefon, jak sędzia Wileski, który przecież żadnej konsekwencji nie poniósł. No bo trudno mówić, że jakąś konsekwencją jest to, że został przeniesiony z Sądu Okręgowego w Gdańsku do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Zatem skoro bezkarni są zbrodniarze, bezkarni są ci, którzy chronią złodziei i aferzystów, to w takiej sytuacji wymiar sprawiedliwości po prostu umarł. Nie mamy wymiaru sprawiedliwości. Ktoś musiał się upomnieć o konieczność budowy tego wymiaru sprawiedliwości, odbudowy jego. I Zygmunt Miernik jest właśnie takim symbolem, jest człowiekiem opozycji, był internowany, uciekł z obozu internowania i potrafił po prostu zaprotestować tortem śmietankowym na procesie Kiszczaka, gdzie chciano utajnić ten proces. Zresztą w efekcie w tym procesie został on też całkowicie bezkarny. Nie został skazany, ponieważ dano fałszywe zaświadczenia, że jest chory psychicznie. Także Zygmunt Miernik jest w tej chwili w więzieniu, ponieważ zbrodniarze komunistyczni są na wolności, a ten człowiek, który jest bohaterem, po prostu siedzi prawie rok, dostał wyrok więzienia za tort śmietankowy. Przypominam, że jak jeden z lewaków rzucił tortem w prezydenta Rzeczpospolitej urzędującego Lecha Kaczyńskiego,
to w ogóle nie było nawet sprawy, bo uznano, że to jest happening. Prawda, w głowę państwa wybraną w powszechnych wyborach można rzucać tortem, bo to jest ekspresja. Natomiast sędziego, urzędnika po prostu, jak się rzuci, no to jest zamach na majestat Rzeczpospolitej i to trzeba ukarać nieomal rokiem więzienia bezwzględnego, znacznie surowiej niż zbrodniarzy komunistycznych. I z tych powodów zorganizowaliśmy wiele środowisk tu patriotycznych, jak tu jesteśmy. Zrobiliśmy miasteczko namiotowe, taki protest przed Sądem Najwyższym na Placu Krasińskich, niedaleko stąd. Jesteśmy już 2 miesiące. Domagamy się, żeby Zygmunt Wiernik miał status więźnia politycznego. Domagamy się, żeby sędziowie, których naliczyliśmy kilkudziesięciu w samym Sądzie Najwyższym zbrodniarzy komunistycznych, żeby ich odsunąć tam od orzekania, no bo inaczej nie będzie można nic ruszyć z uzdrowieniem wymiaru sprawiedliwości. Domagamy się powołania ław przysięgłych, tak jak było w Polsce II Rzeczpospolitej od 1928 roku, tak jak jest dzisiaj w wielu krajach świata, gdzie to nie sędziowie podejmują decyzje, jako pewna grupa specyficzna, gdzie łatwa jest do korupcji, do manipulacji, bo łatwo jest jednego sędziego zastraszyć, czy kupić, czy szantażować. Natomiast jak już jest 12 ludzi losowo wybranych, to bardzo trudno jest ich przekupić, czy zmanipulować. Wiemy to z różnych filmów. To jest codzienny proces, gdzie się wybiera ludzi z danej społeczności, później w sądzie losuje się, do jakiej sprawy przychodzą. I oni podejmują decyzję. Każdy prawie z państwa ma jakąś rodzinę za granicą. Proszę pytać, jak on mi się zdarzyło, z reguły raz na 10 lat ktoś trafia w losowaniu, że jest ławnikiem. Jak to funkcjonuje w innych krajach, żebyście państwo mieli jasność? Jak zmieni się funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, kiedy wywalczymy ławy przysięgłych? Chcemy zresztą innych tych rzeczy, bo przecież nie można uczciwie śledztwa smoleńskiego rozliczyć, jeżeli się nie odsunie tych prokuratorów wojskowych, zbrodniarzy stanu wojennego, jak pułkownika Gorzkiewicza od śledztwa smoleńskiego. No przecież to, co się działo w tych poprzednich rządach, te pseudośledztwo za PSL, PO, no to była przecież kompletna kpina z zdrowego rozsądku. Tak samo w kwestiach wyborczych przecież, jeżeli mamy system wyborczy, w którym komisjami wyborczymi kierują sędziowie, podpisują protokoły, a później kontrola wyborcza ma się odbywać w tych samych sędziach, u ich kolegów, no to jest fikcją. Po prostu nie mieliśmy dotychczas żadnej kontroli nad uczciwością wyborów. To też trzeba zmienić, trzeba odsunąć sędziów od liczenia głosów. Oni mają tylko kontrolować, czy liczono prawidłowo, czyli sprawować nadzór końcowy, a nie uczestniczyć jako figuranci w komisjach wyborczych, szczególnie wojewódzkich, państwowych, gdzie służby specjalne przynoszą im wyniki wyborów, oni to podpisują, zaklepują, a potem rzekomo sprawdzają. No dosyć takiej obłudy i oszustwa wyborczego. Także na każdym kroku jest ważne to uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości. Ono jest ważne przecież i w sprawach gospodarczych, rodzinnych, w sprawach ludzkich przecież znamy. No czego nie dotkniemy, czy spraw ojcowskich, jakichś rodzinnych, czy spraw katastrof. Przecież ostatnio w Warszawie, w całej Polsce widzimy, ile kamienic po prostu zabrali Polakom na jakichś rzekomo żyjących 140-letnich właścicieli, notariusze, adwokaci, sędziowie, prezydenci, burmistrze, jedna szajka, no ostatnio nawet mąż pani Gronkiewicz, jakieś tam konopie wolne, prawda, no fajnie. Także poziom degrengolady, ponieważ nikt za nic nie odpowiada. Skoro zbrodniarze są bezkarni, to hulaj dusza, piekła nie ma. Możemy wszystko zrobić, możemy zmanipulować śledztwo o najważniejszej katastrofie lotniczej, przecież gdzie najwięcej naszej elity zginęło. Wszystko można sfałszować, każdy dokument, każdą rzecz ukraść, można wszystko, we wszystkim okłamać, bo nie ma po prostu wymiaru sprawiedliwości, nie ma przyzwoitości, nie ma rozliczenia, nie ma kary. Jak nie ma kary, nie ma sprawiedliwości, to oczywiście nie istnieje normalne państwo, jest po prostu ciężka choroba, gangrena i czas to przerwać, dlatego namawiamy rząd dobrej zmiany, żeby wreszcie do więzienia trafił ktoś z PO czy z SLD, a nie siedział tam Zygmunt Miernik. Zapraszamy do włączenia się w tą akcję ruchu kontroli władzy, tego patrzenia państwu na ręce, temu pomaganiu dobrej zmianie, żeby ona wreszcie przyspieszyła i zabrała się za największych szkodników sprawy Polski. Kluczową bitwą jest w tej chwili bitwa o sądy i Trybunał Konstytucyjny. Razem na pewno zmienimy Polskę. Dziękuję państwu.